początku lat 80. z inicjatywy pracowników rejonu energetycznego został powołany oddział Gwiazdo Podlaski SEM, a więc w 2020 roku powinniśmy obchodzić 40-lecie. Ale temat po świętowaniu nie był odpowiedni. Troszkę się przedłużyło, witamy wszystkich. W końcu jest to 40-lecie. Chcąc uczcić odpowiednią tę rocznicę wspólnie z kolegami z oddziału, postanowiliśmy, aby nasz oddział nosił imię profesora Jana Maksymyka, znanego w środowisku akademickim profesora Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Szanowni Państwo, w imieniu swoim pana prezydenta Macieja Buczyńskiego i naszych współpracowników z miejskiego samorządu chciałbym w pierwszej kolejności bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Znajdujemy się tu przecież nieprzypadkowo, bo jako miejski samorząd jesteśmy uzależnieni od jakości Państwa pracy na tak wielu przecież poziomach. W momencie, gdy obchodzicie to Wasze szczególne święto, chciałbym Wam przede wszystkim życzyć ogromnej satysfakcji z pracy, nieustającego rozwoju, takiegoż przyjaznego odbioru świadczonych przez Was usług przez wszystkich beneficjentów tej pracy oraz w interesie nas wszystkich, by jak największa jej część była realizowana już wokół tych najnowocześniejszych, przyjaznych środowisku technologii, by jak największa część energii elektrycznej płynęła ze źródeł odnawialnych. Profesor, jako wybitny nauczyciel akademicki, miał właśnie ten szczególny przywilej, że inspirował całe pokolenia swoich studentów, swoich wychowanków, które później pamiętają mistrza przez długie lata. Został on patronem tego oddziału. Oczywiście była to decyzja oddziału, była to decyzja Zarządu Głównego SEP, ale przede wszystkim dlatego, że urodził się tu właśnie na tej ziemi, w dniu 20 maja 1932 roku w rodzinie chłopskiej w Ortelu Książęcym, więc niedaleko stąd. I jego młodość przypadła na mroczny okres okupacji niemieckiej i trudne lata powojenne. Wykształcenie podstawowe uzyskał głównie w ramach tajnego nauczania. Musiało być dobre to tajne nauczanie, skoro później w życiu zawodowym odniósł takie sukcesy. Później, po ustaniu działań wojennych, 1 września 1944 roku, czyli jeszcze kiedy wojna trwała, rozpoczął naukę w Akademii Bialskiej, Gimnazjum i Liceum Męskim imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W roku 1950 zdał pomyślnie egzamin maturalny w Liceum o kierunku matematyczno-fizycznym, otrzymując dyplom wolnego wstępu na studia wyższe. Po odbyciu letniego turnusu robotniczego na Śląsku w ramach ówczesnej służby polskiej, takie to były służby Polsce, takie to były czasy, podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, prowadzone wówczas w systemie dwustopniowym. Uzyskał dyplom inżyniera elektryka w specjalności technika zabezpieczeń i rozrządu w 1956 roku, zaś tytuł magistra inżyniera w specjalności aparaty elektryczne w roku 1956. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 1964 na podstawie pracy optymalizacja elektromagnetycznych dwustopniowych komór gaszących z ferromagnetycznym wzmocnieniem pola własnego, zaś tytuł doktora habilitowanego, także w dyscyplinie elektrotechnika, w roku 1970 na podstawie rozprawy pod tytułem Analiza warunków pracy magnetowydmuchowych wąskoszczelinowych komór gaszeniowych prądu zmiennego wysokiego napięcia i wnioski dla projektowania. Takich ważnych cech mojego ojca, które były widoczne już od bardzo dawna, zaliczyłbym taką dużą pracowitość, rzetelność, skromność i delikatność. Ojciec bardzo ciężko pracował, bardzo wiele wymagał, ale wymagał przede wszystkim od siebie. Można było na niego liczyć w pracy i w domu. To nabrało szczególnego znaczenia w ostatnich latach, kiedy już miał pewne problemy ze zdrowiem, już wzrok był bardzo szwankował, no ale starał się być cały czas aktywny na tyle, na ile to było możliwe. No i był aktywny do ostatniego dnia, także o tym też Państwo pewno wiedzą. Ojciec nie był osobą taką dominującą, narzucającą innym swoje zdanie. Właśnie przeciwnie, on bardzo szanował swoich rozmówców, szanował ich
opinie. Także działał przede wszystkim swoim osobistym przykładem. No i to też zadziałało w moim przypadku, gdy przyszła pora wyboru zawodu. Ojciec nie namawiał mnie usilnie do jakiejś drogi. Oczywiście przedstawiał różne możliwości, które jego zdaniem były atrakcyjne, ale tutaj ten osobisty przykład chyba najbardziej zadziałał. Zadziałały też książki, które mi od najwcześniejszych lat przynosił. Także też wybrałem podobny zawód, podobną drogę, właśnie pracę na uczelni. Chociaż to jest inna uczelnia, inna dziedzina. Ale wiele rzeczy pozostało wspólnych. Mogę chociaż taki drobiazg wymienić, jak zamówienie do kalkulatorów, które Lech. I obaj z ojcem uważaliśmy, że ten sposób obliczenia, jaki jest stosowany w kalkulatorach w Lech, jest prostszy i lepszy niż ten w innych kalkulatorach, ale nie wszyscy to nasze zdanie podzielali.